Witam wszystkich. Szymon zrobił nam już doskonały wstęp do tego, czym właściwie są mikrofrontendy, jakie pewne problemy one rozwiązują. Ja chciałbym teraz to troszeczkę rozwinąć. Chciałbym powiedzieć, czy Angular i React tworzą dobraną parę z konceptem microfrontends, a jeśli tak, to jak możemy to zaimplementować. Tym, co dzisiaj chciałbym zaadresować w swojej prezentacji, będzie przede wszystkim to, czy microfrontends jest uniwersalnym wzorcem. Czy powinniśmy go stosować, czy popularność tego wzorca i to, że się o nim bardzo często mówi, szczególnie na konferencjach, jest czymś dobrym. Nie będę Was pytał, czy słyszeliście o microfrontends, bo wszyscy słyszeli, ale chciałbym Was zapytać, czy używacie microfrontends na produkcji? Jestem ciekawy, jak dużo z osób, które się tutaj zebrały, miały do czynienia z konkretnymi przykładami microfrontends na produkcji. Na razie same przeważają odpowiedzi, że nie. Ktoś tutaj używa. Wy nie widzicie czatu, ja go widzę i zdecydowana większość osób pisze, że nie używa. Nieliczne osoby używały, więc dzisiaj chciałbym Wam pokazać dwa rozwiązania, właściwe implementacje tego całego wzorca microfrontends. Nie są oczywiście to jedyne implementacje, nie są to na pewno idealne implementacje, ponieważ microfrontends ma wiele, wiele podejść. Tak naprawdę już 10 lat temu, kiedy robiliśmy skomplikowane aplikacje używając iframe'ów, już mogliśmy mówić o microfrontends, tylko jeszcze głośno tak się to nie nazywało. Dzisiaj przedstawię przykłady oparte na Angular Elements i na Web Components, które będą zebrane i zarządzane w jednym shellu napisanym w czystym JavaScriptie oraz drugie podejście, jakoby nawiązujące do poprzedniej prezentacji. Zastanawiało mnie ostatnio, jak NX w rzeczywistości będzie współpracował z microfrontends, więc zaimplementowałem takie rozwiązanie oparte właśnie na modul Federation i na microfrontends. Dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobiłem, bo jest to taka niestandardowa implementacja, jak na pewno mogliście się spotkać na YouTubie czy na innych webinarach. A na sam koniec próbuję zaadresować takie pytanie, które z tych rozwiązań lepiej się sprawdzą w naszych projektach. Oczywiście, jak już widziałem, że było mnóstwo pytań do poprzedniej prezentacji, to także przejmę te pytania i na sam koniec będę chciał na jak najwięcej rzeczy Wam odpowiedzieć. Zacznijmy od tego, czy microfrontends jest uniwersalnym wzorcem. Właściwie ciężko nazwać to uniwersalnym wzorcem z racji tego, że każdy projekt jest zupełnie inny. Jeśli ktoś znajduje się tutaj z nami dzisiaj, a nie wie, czym jest microfrontend, to tak szybko chciałbym to przedstawić. Mamy naszą stronę i takim najprostszym microfrontendem jest sytuacja, gdzie mamy trzy aplikacje i każda z tych aplikacji reprezentuje jakiś moduł. Mamy tutaj nagłówek, mamy tutaj sidebar, mamy tutaj naszą główną część aplikacji. Jak widzimy, one wszystkie są zagnieżdżone w czymś, co się nazywa shell, o którym też już Szymon tutaj wspominał. Shell jest to taka główna warstwa, która zarządza wszystkimi tymi mikroaplikacjami. Kiedy microfrontends w ogóle możemy zastanawiać się, czy chcemy tego użyć? Są pewne rzeczy, które mogą świadczyć, że tak, w naszym projekcie microfrontends może nam pomóc. Kiedy startujemy z nowym projektem, bądź mamy stary projekt, ale chcemy nadać mu lepszą architekturę, aby była ona bardziej skalowalna, zwykle architekci podchodzą do tego w taki sposób, że wyznacza się drivery architektoniczne, czyli pewne założenia, constrainty, które muszą być spełnione, aby nasza nowa architektura, która będzie projektowana,
spełniała wymagania funkcjonalne aplikacji, bo architektury nie projektujemy na nowo, nie projektujemy od początku, żeby spróbować jakiegoś wzorca nowego technologicznego, tylko tworzymy po to, aby spełniać funkcjonalność, żeby aplikacja, którą piszemy, mogła być w jak najlepszy sposób wykonywana, a zmiany były proste. I pierwszą rzeczą, kiedy widzimy w naszej aplikacji, jeśli mamy taką sytuację, że jest potrzeba tworzenia wertykalnych zespołów. W poprzedniej prezentacji Szymon odpowiadał, czym są horyzontalne zmiany. Więc wertykalne zespoły to będzie zupełnie coś innego. Wertykalny zespół, czyli zespół, który pracuje konkretnie nad jednym featurem. Jeśli widzimy, że nasz projekt jest duży i jest podzielony na parę różnych zespołów i z góry wiadomo, że te zespoły będą pracowały nad jakąś częścią aplikacji, mają oddzielne backlogi, zadania poszczególne trafiają tylko do tych zespołów związanych z jakąś jedną domeną bądź nawet dwoma domenami, to mamy do czynienia z wertykalnymi zespołami. Po prostu można także to sprawdzić zwyczajnie w Gicie, gdzie możemy sobie zrobić dużego gitloga i sprawdzić, gdzie ludzie komitują. Jeśli się okaże, że ludzie z danego zespołu komitują te same foldery, to raczej mamy do czynienia z wertykalnymi zespołami. I właśnie w takich przypadkach microfrontends mogą się sprawdzić. W innych przypadkach ja już bym w ogóle odrzucał samą ideę microfrontends, bo może ona narobić za dużo zamieszania. Jeśli mamy już powiedziane, że nasz zespół jest taki, gdzie wertykalne zespoły żyją, to żeby ułatwić dostarczanie zmian, warto, aby te zespoły były w miarę niezależne, aby ich komunikacja była, ale była minimalna, aby nie musieli wszyscy razem się spotykać, aby decydować o jakichś zmianach, które będą tylko specyficzne dla danego zespołu. Zespoły, kiedy tworzą swoje feature'y, chcą mieć swojego deploymentu albo klient chce, aby miały swój deployment, ponieważ chce, aby ich zmiany były dowożone jak najszybciej. I dobrze jest wtedy, kiedy te zespoły nie muszą czekać na inne zespoły, aby całą aplikację dowieść razem. Kiedy widzimy, że mamy potrzebę do rozdziału kodu i czy ten rozdział będzie za pomocą NX-a, gdzie mamy monorepo, ale rozdziela nasz ten kod jest rozdzielony constraintami z TS-Linta przez skopy NX-owe, czy mamy multirepo, to jest nieważne. Ważne, że jeśli w naszym projekcie chcemy jakiś rozdział, to jest kolejna przesłanka, że microfrontend może okazać się dla nas dobre. Oraz niezależność technologiczna. I to jest bardzo kontrowersyjny temat. Microfrontends umożliwiają nam łączenie różnych technologii. Jednym z założeń microfrontendów jest to, że my tworzymy shella, który jest zupełnie agnostyczny co do technologii, a to, co będzie uruchamiane w aplikacji, nie powinno być w żaden sposób determinowane tym, co chcemy robić. I kiedy rok temu zaczynałem konferencję na Boiling Frog i opowiadałem o microfrontendach, wspominałem o tym, że FOTWORK wydał w swoim radarze technologicznym opinię, że tak, microfrontend jest to, w co chce iść świat. Natomiast teraz, rok później, kiedy sprawdzicie sobie radar technologiczny na FOTWORK, zobaczycie, że pojawiło się tam coś zupełnie przeciwnego. Microfrontend anarchy. To znaczy, że ludzie za bardzo poszli w to, że mogą mieć niezależność technologiczną i traktują microfrontendy jako pole do sprawdzenia, czy nowy framework nada się do projektu, czy się nie nada. Nie, to nie jest droga, w której microfrontendy nam będą realizować swoje najlepsze cele. Oczywiście umożliwią nam to, ale my jednak w projekcie powinniśmy być spójni technologicznie. Oczywiście to też zależy od projektu, bo widziałem projekty, w których aplikacji, takich mikroaplikacji było kilkadziesiąt, kilkaset, wszystkie łączyły się w jednym dużym portalu. I oczywiście w takim rzędzie aplikacji czasem nie możemy narzucić, że inne zespoły mają wszystkie pracować w danej technologii. Dlaczego? Na przykład, kiedy migrujemy się. Kiedyś używaliśmy szeroko AngularJS-a. Przyszedł Angular. Jeśli mamy kilkaset aplikacji do zarządzania, nie zmigrujemy ich wszystkich naraz, ale klient będzie chciał, aby one wszystkie działały.
Możemy robić to stopniowo i tutaj mogą pomóc nam microfrontends, bo umożliwią nam stopniową migrację. Więc jeśli mamy te wszystkie przesłanki i chcemy microfrontendy, to pokażę Wam, jak może to zostać zaimplementowane. Pierwszym sposobem było to, co pokazałem. Mamy niezależnego shella w JavaScriptie i ten shell może ładować różne mikroaplikacje opakowane przez web komponenty. Dla Angulara, bo jesteśmy na Angular Weeku, mamy coś takiego jak Angular Elements. Jutro między innymi będzie prezentacja, gdzie dowiemy się większych szczegółów o tym, ale w skrócie do mojej prezentacji powiem Wam tyle. Angular Elements jest to implementacja web komponentów dla Angulara i może stanowić dla nas cały interfejs do zarządzania mikroaplikacjami. Jak wygląda taka przykładowa implementacja? Otóż Shell pobiera manifest, w którym mamy zapisane, jakie chcemy mieć mikroaplikacje i zaczyna działać. Czym jest owy manifest? W tym rozwiązaniu, którego jestem autorem i załączę później do niego linki do GitHuba, żebyście mogli dokładnie sprawdzić, jak to wszystko działa, założyłem, że chcemy mieć konfigurację złożoną z dwóch list. Pierwsza jest to konfiguracja, bardzo podobne to, co jest teraz w modul Federation, czyli określenie, gdzie dana mikroaplikacja ma się znajdować, na jakim zdalnym serwerze, bo to też jest jedno z założeń mikrofrontendów, że one nie są budowane w całość razem. Prawdziwy shell powinien pozwolić, aby aplikacje, mikroaplikacje mogły być dołączane zupełnie swobodnie przez zespoły. Co nam to daje? Daje nam to oczywiście to, że nasz shell może mieć 100% uptime'u i jeśli chcemy wprowadzić małą zmianę w jednej mikroaplikacji, to nie musimy nawet restartować naszego kontenera z główną aplikacją, tylko ta zmiana będzie od razu dla nas widoczna. Przykład Amazon, Facebook, wszystkie największe portale właśnie tak robią. Co to jeszcze ułatwia? Ułatwia bardzo swobodną możliwość tworzenia scenariuszy do testów AB. Zatem, kiedy mamy określone, jak nazywa się nasz mikrofrontend, gdzie on się znajduje oraz możemy mu przekazać dane propertiesy. Ustawiamy, jakie może mieć routy. Padały pytania, jak radzimy sobie z routingiem. Różnie radzimy, w zależności od danego rozwiązania i rozwiązanie NX-owe, które będę pokazywał, będzie miało odrębny system do zarządzania routingiem. Tutaj routing jest podział na dwa jakby poziomy routingu, ten wysoki routing i ten niski routing. Niski routing to oznacza routing wewnętrzny w aplikacjach, czyli na przykład routing angularowy. I nas z poziomu shella jako totalnie agnostycznego frameworku nie obchodzi, co będzie Angular w środku robił sobie z routingiem, nas obchodzi, jakie główne ścieżki, routy będą w całej aplikacji shellowej. I dla każdej aplikacji określamy, na jakich routach ona może wystąpić. Kolejnym opcją konfiguracji jest to, jakie mamy strony. W naszej aplikacji mamy możliwe trzy routy. Jest to strona defaultowa, strona z routingiem full micro app i strona z routingiem bar micro app. Dla każdego określamy, że na tej stronie będą znajdowały się dwie apki o swoich ID-kach i o swoich kontenerach. I po co my to określamy? Ponieważ aplikacja działa na tej zasadzie, że to, co już wcześniej tu widzieliśmy, ten manifest załaduje nam informacje do samego frameworku po dołączeniu pliku index.html, który będzie bardzo prosty, możemy łatwo skonfigurować sobie po prostu kontenery, gdzie nasze aplikacje będą dostarczane. I tak naprawdę to jest koniec. Samo micro frontendly, sama ta implementacja nie jest zbyt skomplikowana, bo tak naprawdę co będziecie mogli już sami sobie zobaczyć, bo dołączę linka do repo.
Łącznie może jest to 150 linijek kodu. Czemu? Czemu warto i czemu ja z tego skorzystałem? Dlatego, ponieważ nie dzieje się tutaj żadna magia, nie dzieją się tutaj żadne cuda, my po prostu uruchamiamy Angular Elements, które i nie ma ryzyka, że coś może się stać. W czasach, kiedy ja robiłem koncepcję takiego shella, nie mieliśmy jeszcze modułu Federation, a Single SPA dopiero zaczynał funkcjonować. Użycie Single SPA było więc bardzo ryzykowne, a moduł Federation, czy użycie, możliwe, że użycie nadal jest ryzykowne, ale to jeszcze o tym opowiemy. Co trzeba zrobić z aplikacją angularową, żeby ona działała? Aplikacja angularowa musi posiadać dwie rzeczy. Po pierwsze, tu mamy taki przykład tej aplikacji, musi być budowana jako Angular Elements. I żeby zbudować Angular Elements, oprócz dodania liby do budowania Angular Elements, musimy zrobić taki life cycle metodę, która stworzy nam custom element i zarejestruje w przeglądarce, że przeglądarka może obsługiwać taką mikroapkę. Żeby działała ta aplikacja angularowa z tym wysokim routingiem, musimy dać informację tylko i wyłącznie o tym, że będzie jeszcze jakiś nadrzędny routing. I robię to w następujący sposób. Poprzez zainjektowanie Angular Element Root modułu, któremu podaję dwie rzeczy. Jak się nazywa dana mikroaplikacja oraz jak będzie nazywał się event, który ona będzie wysyłać do przeglądarki, żeby powiadomić, że nastąpiła zmiana w routingu. Jest to prosta implementacja jednego z najprostszych wzorców projektowych Event Bus. I sama implementacja Angular Element Road moduł zajęła mi może 10 linijek, też będzie ona dołączona do GitHuba i będziecie mogli później zobaczyć, co ona właściwie robi. Bo ona nie robi nic więcej niż tylko wysyłanie eventu i ewentualne odebranie eventu z przeglądarki i przekierowanie bezpośredniego routera angularowego. Żeby było jeszcze ciekawiej do tej prezentacji, to stwierdziłem sobie, że dodam reactowy element, żeby pomieszać te frameworki, chociaż przy tak prostym rozwiązaniu w rzeczywistości byłby to bardzo zły pattern, żeby mieszać, ale chciałem zobaczyć, jak to będzie działało. Więc założyłem sobie, że zrobię jeszcze coś takiego jak zrobię nagłówek w Reakcie. I taki nagłówek też, żeby spełniał framework swoje założenia, też musi być agnostyczny technologicznie dla Shella, więc też musi być opakowany w web komponent. I o tyle, ile mamy tutaj zwykły, prosty, reactowy komponent, który weźmie dla nas listę linków i ją wyświetli jako nagłówek, co zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać, to jeszcze musi być opakowany w web komponent. Opakowanie Reacta w web komponent jest po prostu implementacją standardowego JS-owego HTML elementu z dodaniem elementu komponentu reactowego i ze stworzeniem shadow doma za niego. Jedynym takim niestandardowym problemem jest to, że propagacja eventów w Reakcie nie działa z shadow domem tak o i trzeba do tego użyć retargetowania tych eventów. I jak taka aplikacja wygląda i jak działa? To jest ta moja aplikacja, która na wstępie wyświetla tylko nagłówek, który jest tym reactowym nagłówkiem z linkami do poszczególnych routingów. Jeszcze teraz pokażę może zakładkę network. Co tak naprawdę się tutaj dzieje? W momencie może tak opróżnię cache, żeby było widać rzędy wielkości.
W tym momencie został załadowany tylko i wyłącznie shell. Sam shell jest to 149 kB oraz nagłówek reaktowy, który zajmuje tutaj 438 kB. Pewnie można jeszcze go bardziej spakować. I w momencie dopiero teraz, kiedy ja nacisnę jakiś link, który będzie mnie prowadził do routingu angularowego, to Angular doładował swoją aplikację. Jak widzimy, doładował ją w trzech plikach, ponieważ pod spodem w Angularze ona składa się z dwóch lazy loadowanych modułów, czyli widzimy tutaj, że Angular działa ze swoim lazy loadingiem pod spodem i nas w ogóle z perspektywy tego shella nie interesuje, czy ten Angular będzie miał lazy loading, czy nie. On po prostu zadziała, jeżeli w Angularze standardowo go zaimplementujemy. I teraz jak klikniemy tutaj w link second, to widzimy, że się doładowała kolejna paczka 6.js, która zrobiła ten, która załadowała kolejną porcję Angulara. I drugą aplikacją, bar, application bar, możemy ją uruchomić. Ona jeszcze nie jest załadowana w shella. I dopiero po pierwszym kliku i po pierwszym wejściu na roota związanego z tą aplikacją jest doładowywana ta paczka, która waży tutaj 358 kB oraz inne pliki angularowe. Tak podobnie moduł sekund zostaje dopiero doładowany. I jak to działa pod spodem? Możemy to łatwo zobaczyć tutaj w naszym kontenerze. Mamy tutaj bar micro app reprezentujący web komponent, który tej angularowej aplikacji, który w tym momencie dla tego modelu DOM jest zupełnie agnostyczny. Ten model DOM nie wie, że to jest Angular, dopiero wie, co jest tam w środku. Po przełączeniu się na inną aplikację, tamten moduł jest usuwany, a nowy element jest dodawany. Jeszcze do tej aplikacji wrócimy, ale chciałbym pokazać kolejną implementację, którą sprawdziłem ostatnio. Będzie to implementacja modułu Federation, ale z Linuxem. Ponieważ nie znalazłem nigdzie w internecie takiej prawidłowej implementacji, która by mnie zadowalała i spełniała właśnie takie te zalety, które te rozwiązanie też mi dawało. Czyli na przykład dynamiczne doładowywanie i konfigurowanie tych różnych mikroaplikacji w manifestie, który może być poza deployem dostarczany, na przykład w kubernetesowych config mapach. Ta aplikacja zakłada, że shell nie będzie JS-owy i totalnie agnostyczny, będzie napisany w Angularze i będzie tak zwanym hostem z perspektywy modułu Federation. On będzie, ten moduł będzie ładował nasz content też w Angularze i też dorzuciłem reactowy header, abyśmy mogli zobaczyć różnicę. Ta implementacja natomiast wygląda tak. Mamy standardowe trzy aplikacje w naszym Enixie: AppBar, AppFu, AppShell. Aplikacja shellowa jest ustawiana tak, jak ustawiamy moduł Federation już z poziomu Webpacka. Aby ustawić moduł Federation, ustawiamy odpowiednią konfigurację w Webpacku, podajemy na jakim hoście będzie serwowana docelowo aplikacja i podajemy, jakie ma mieć wspólne elementy szerujące. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że jeżeli mamy dwie różne aplikacje angularowe, to moduł Federation wykryje, że jedna i druga jest Angularem, więc dla drugiej nie doładuje nowej paczki Angulara. Te pierwsze rozwiązanie załaduje w aplikację dwie pełne paczki związane z Angularem. Shell zawiera także odnośnik do czegoś takiego jak Micro App Config, pełniący rolę tutaj manifestu, bo także chciałbym, aby dopiero konfiguracja o tym, co będzie się znajdowało w shellu, została załadowana w runtime, a nie w build time, żebyśmy mogli mówić o takich prawdziwych micro frontendach z dynamicznym ładowaniem. I teraz, co robi Micro Frontends Module? Micro Frontends Module to jest coś takiego, co wymyśliłem sobie, żeby ułatwić jakby konfigurowanie tych aplikacji. Jest to prosty modulik,
któremu jak podamy configuration URL-a z naszym manifestem, będzie mógł za pomocą App Initializera, czyli w momencie przed zbudowaniem całego DI-a angularowego, załadować naszą konfigurację. I załadowanie tej konfiguracji wygląda w następujący sposób. Pobierze on sobie po localhoście, bo ta konfiguracja będzie się znajdowała w asetach. Pokażę tą konfigurację. Taka konfiguracja składa się z dwóch tablic. W tym przypadku z angularowych modułów, które będą podłączane do wewnętrznego routingu oraz z modułów zupełnie oderwanych od Angulara. Tutaj w tym przypadku jest to hostowany nagłówek w Reakcie, ale może być tak naprawdę wszystko. I wracając do naszego serwisu, co my tutaj robimy? Po pobraniu tej konfiguracji dzielimy sobie, pobieramy informacje o Angular rootach i wbudowujemy je w nasz routing. Wbudowanie w nasz routing wygląda w taki sposób, że bierzemy bieżący routing, który mamy już w tym shellu, bo możemy już coś tam mieć, co będzie funkcjonowało nie jako mikroaplikacja, tylko jako już zawartość, content tego shella. I po pobraniu tych zdalnych modułów możemy scalić ze sobą te routy. Pobieranie jest za pomocą czegoś takiego jak look expose moduł. Jest to implementacja, funkcję wziąłem tą z oficjalnego repo modul Federation i robi to po prostu to, co umożliwia nam sam moduł Federation, czyli sprawdza, czy już w skopie przeglądarki jest nasz kontener z przestrzenią nazw dla danej lipki ładowanej zdalnie. Jeśli jest, to pobiera tą lipkę, jeśli nie jest, to dodaje tą lipkę, czyli de facto robi bardzo podobną rzecz to, jak to, co wcześniej pokazywałem Wam i tą moją implementację. Po załadowaniu tych modułów angularowych pewnie zastanawiamy się, a co z tym Reactowym, czy też od razu ładujemy, bo przecież to by było bez sensu, żebyśmy od razu załadowali ten moduł Reactowy, bo co jeśli na przykład będziemy chcieli mieć dużo tych komponentów Reactowych, no to bez sensu je ładować od razu. Więc ja założyłem sobie, że po prostu rejestrujemy te routy, które są de facto tylko informacją, gdzie znajduje się taki moduł Reactowy i wrzucamy pod odpowiednim haszem do mapy. I udostępniamy metodę loadRemote, która będzie mogła pobrać te routy i załadować je do aplikacji. Samą mapkę Reactową będziecie mogli zobaczyć w repo, jak załadować do Angulara. Jest to prosty komponent, który pobierze źródła Reactowe i załaduje go za pomocą tego serwisu zdalnie w sposób leniwy. To będzie też nam tutaj spełniało nasze założenia. I co jeszcze jest tutaj ważne, zanim przejdę i pokażę, jak to działa w samej przeglądarce, jest to, że te poszczególne mikroaplikacje muszą mieć też określone swoje konfiguracje dla Webpacka. I przykładowo taka to jest konfiguracja dla tej mikroapki angularowej i ona oprócz tego, jakie skopy będzie szerowała z innymi aplikacjami i hostowymi i też innymi aplikacjami remote'owymi, bo tutaj mamy do czynienia z takim czymś jak bidirectional host, to musimy mu powiedzieć, co tak naprawdę chcemy jakby wyeksponować na zewnątrz do tych skopów modul Federation, czyli w przypadku Angulara chcemy, żeby to był cały bar modul, który jest angularowym ng modułem i musimy też nazwać, gdzie ten scope będzie i pod jaką nazwą. Analogicznie bardzo robimy to dla Reacta. Niestety Reacta nie umieściłem w monorepo nmixowym, ponieważ builder to jest jeden z minusów. Builder nmixowy do Reacta, czyli NRWL Web, jeszcze nie wspiera Webpacka 5 i o tyle, ile
do budowania Angulara. On deleguje odpowiedzialność do Angular Dev Kita, którego można przez resolution yarnowe podać mu, żeby używał Webpacka 5. To tak w przypadku Reacta niestety nie dało się tego zrobić, więc trzeba było zrobić osobne repo, ale konfiguracja jest, konfiguracja samego modułu Federation jest bardzo analogiczna, tyle że tutaj jako expose podajemy po prostu ten komponent Reactowy. Jak to wygląda w przeglądarce? W przeglądarce wygląda to zupełnie identycznie. Także na samym początku nie są zaciągane żadne rzeczy z Angulara. Dopiero po przejściu na odpowiedni moduł są doładowywane rzeczy z Angulara, a po przejściu w kolejny jeszcze kolejne rzeczy angularowe. I z perspektywy technicznej są to podobne rozwiązania do Micro Frontends, bo spełniają właśnie te wymagania funkcjonalne, które tutaj byśmy sobie określili jako to, że chcemy, aby nasza aplikacja mogła mieć dynamicznie deployowane zdalne moduły angularowe. Jedno i drugie to realizuje. Natomiast moduł Federation daje nam trochę więcej zalet, takich jak szerowanie współdzielonych bibliotek kodu, które, uwaga, nie zawsze działa dobrze i czasem jednak są z tym problemy. I wracając do mojej prezentacji, które rozwiązanie będzie najbardziej korzystne w moim projekcie? Po pierwsze, jeżeli będziemy chcieli wybierać jakieś rozwiązanie micro frontends, to nie powinniśmy na początku myśleć, jakie techniczne rozwiązanie będzie nam najbardziej dla nas optymalne, tylko w ogóle pomyśleć w kontekście driverów architektonicznych naszego projektu, jak to wszystko będzie się odnosiło do tych następujących postulatów. Pytanie, czy my w ogóle potrzebujemy micro frontends, bo micro frontends to coś, co daje nam zalety, ale daje nam także rzeczy, które musimy dodatkowo utrzymywać, czyli wrzuca nam dodatkowe koszta. I oczywiście, jeśli te zalety przewyższają te koszta, to nam się to opłaca. W kontekście tych dwóch rozwiązań nie wiem i nie umiem szczerze opowiedzieć, które jest lepsze. Bardzo podoba mi się rozwiązanie Modul Federation i prawdopodobnie gdyby było w tych czasach, kiedy ja implementowałem swoje rozwiązanie do micro frontendów, to użyłbym Modul Federation. Natomiast jeżeli teraz bym miał wprowadzać, to jeszcze wstrzymałbym się troszeczkę i zastanowił, ponieważ jeszcze Modul Federation nie daje nam pewności, że wszystko będzie dobrze działać. Z Narwalem są duże problemy, w szczególności kiedy chcemy w Narwalu korzystać z Reacta, bo oprócz tego, co dzisiaj wspomniałem, że jeszcze tam nie ma Webpacka 5, że trzeba kombinować, żeby ten Webpack 5 dla Angulara zadziałał, a dla Reacta niestety nie udało mi się tego wykombinować i nie chciał zadziałać, ponieważ nawet jeżeli nadpisywałem zależność Webpacka 5, to sam builder wymagał innych zależności, które były w Webpacku 4, natomiast nie było jeszcze ich w 5, więc było sporo z tym zabawy. Jeżeli mamy aplikację, która ma działać jako PWA, także warto to wszystko jeszcze rozważyć, bo także pojawiają się dodatkowe problemy. Podsumowując, Micro Frontends na pewno nie będzie tak zwanym Silver Bullet, czy też świętym gralem, ale jeśli mamy na tyle wiedzy, zarówno o implementacji Micro Frontends, ale też wiedzy projektowej, domenowej i wiemy, z czym będziemy pracować i co wyznacza sukces naszego projektu, na pewno warto rozważyć to jako jedną z różnych opcji, które mogą nam przynieść korzyści. Wyszedłem trochę z czasem, poza czas prezentacyjny. Zostało nam 10 minut na pytania i odpowiedzi. I w tym momencie chciałbym odpowiedzieć na jak najwięcej. Pierwsze pytanie, jak wygląda kwestia przekazywania danych między aplikacjami, czy w ogóle powinna być taka opcja? I to jest bardzo dobre pytanie. Według mnie nie powinno być takiej opcji, bo to jest tak samo jak
tworząc mikroserwisy na backendzie i używając jednej wspólnej bazy danych, to tak naprawdę tych mikroserwisów nie wiem po co używamy, bo to nie jest czysty mikroserwis. Tak samo używając micro frontends, ale współdzielenia, ale i chcemy współdzielić dane pomiędzy różnymi częściami aplikacji na frontendzie, to musimy się zastanowić, czy rzeczywiście to jest micro frontend, czy te dane nie tworzą nam horyzontalnego łącznika pomiędzy micro frontendami i co nie skutkuje tym, że rzeczywiście nie mamy dwóch micro frontendów, mamy jeden, tylko mamy po prostu dwa oddzielne zwykłe moduły. Jeżeli już bardzo chcemy współdzielić te dane, bo na przykład chcemy takie dane zupełnie agnostyczne od domeny, czyli na przykład ustawienia dla użytkownika, językowe ustawienia preferowanego wyświetlania kolumn, kolorów czy coś, to możemy zrobić to wzorcem event bus i użyć do tego przeglądarkowych custom eventów. Kolejne pytanko, czy stosując micro frontend jest możliwość współdzielenia liba z UI? Jak wtedy z budowaniem i rozmiarem poszczególnych apek? To jest sytuacja, z którą ja się spotkałem i to także zależy od driverów architektonicznych naszej aplikacji, bo mamy czasem do czynienia z aplikacjami, gdzie każdy kilobajt jest ważny, bo są bardzo client facing. Tysiące użytkowników korzysta z takiej aplikacji, każdy kilobajt generuje nam koszty, a dla użytkowników niezadowolenie. I wtedy moduł Federation będzie lepszym na pewno rozwiązaniem, bo moduł Federation targetuje głównie w to, aby te liby były ze sobą dzielone. Natomiast moduł Federation nie radzi sobie, jak te liby mają różne wersje na poziomie major. Jeśli pracujemy w projekcie, gdzie nie jest dla nas ważny na wielkość samego bundla, to możemy śmiało budować tak mikroaplikacje, aby każda miała swoją wersję biblioteki. To jest minus taki, że będzie aplikacja wolniej nam się zaciągała. Natomiast jeżeli to jest aplikacja typowo wewnętrzna do użytkowania, to naprawdę nikogo nie obchodzi ta szybkość zaczytywania tych zmian, ale na przykład obchodzi to, że możemy niezależnie deployować różne wersje. Więc to tak jak wiele rzeczy w programowaniu, to zależy, ale i jest opcja na jedną rzecz, na drugą. Oczywiście zawsze są jakieś trade-offy. Czy pisaliście aplikacje mikrofrontendowe, które używały również SSL? Jeśli tak, to z jakimi największymi problemami się spotykaliście? Ja nigdy takich aplikacji w kontekście mikrofrontendowym nie pisałem, więc niestety nie wypowiem się na to pytanie. Czy w którymś z tych podejść będzie możliwe wyświetlenie side by side różnych apek, różnych wersjach Angulara? Tak, w tym pierwszym rozwiązaniu jest taka możliwość i to rozwiązanie było też głównie pisane właśnie po to, aby była taka możliwość, ponieważ mieliśmy do czynienia z różnymi zespołami i nie każdy miał w swoim backlogu czas, aby podbić wersję Angulara, a chcieliśmy totalną niezależność, że jeśli zespół ma czas, to podbija Angulara tylko u siebie, deployuje aplikację i nawet nie komunikuje się z innymi, żeby pytać, czy mogę podbić wersję Angulara, czy wy macie release produkcyjny. I świetnie się to sprawdzało, ponieważ każdy jak miał czas, to każdy z zespołów podbijał sobie tak Angulara jak chciał, ale co najważniejsze, zaoszczędzaliśmy pieniądze przez zaoszczędzenie czasu na wzajemnej komunikacji i czekania na inne zespoły, czy można podbić aplikację. Jeśli trzeba było coś zmienić, a była jakaś utarta wersja systemu, na przykład właśnie z biblioteką współdzielonych komponentów, to można zawsze było zrobić forka i zachować tą autonomię zespołu. Czy jest to dobre? Jest to na pewno jakieś rozwiązanie, ale tylko w przypadku, kiedy ten performance i wielkość paczek nie jest dla nas istotna. Co z Redux Storem w przypadku micro frontends? Pracowałem z NGRX-em w przypadku micro frontends i mieliśmy jednego stora i każda z micro frontends, jeśli chciała korzystać z tego stora, korzystała ze swojego publicznego, dużego reducera. Czyli taki analogicznie w taki sposób się podłączała do storu, jak podłączamy routing angularowy do głównego stora NGRX-owego. I to
Stestowałem podejście z dwoma oddzielnymi storami, nie radził sobie NGRX. NGRX zakładał, że jest jedna instancja. Podobnie Angular Materials, także w niektórych przypadkach, żeby być bardziej optymalny, zakładają, że jedna instancja czegoś już została wyrenderowana i trzeba mieć to na uwadze, że niektóre rzeczy z Angular Materials trzeba dodatkowo zarządzać, aby to działało w dwóch różnych oddzielnych aplikacjach. Co z lazy loadingiem w przypadku budowania całej aplikacji jako Angular element? Czy nie tracimy wtedy lazy loadingu modułów? Nie, i to było to, co też tutaj dzisiaj pokazywałem. Jak widziałeś, że przełączam się z tego first, już pokazuję jeszcze raz. Jestem na podmodule first, przełączam się na second i doładowuje mi się ten bundle. A cała full application jest właśnie jednym wielkim Angular elementem. To, co dzieje się pod spodem, to dzieje się pod spodem i shell jest do tego totalnie agnostyczny. Wracając do routingu, teraz to mi pytanie, przepraszam, uciekło mi teraz pytanie, które zacząłem czytać. Czyli w Module Federation nie da się side by side. Ja tego nie sprawdzałem, czy da się side by side. Czytałem o tym, że ponoć się da, ale nie chcę za to ręczyć, ponieważ jeszcze jest to coś nowego. Myślę, że to jest coś, co jeśli teraz nie działa tam płynnie, to na pewno będzie niebawem działało, bo jednak Module Federation mimo wszystko uważam, że jest to przyszłość i w tą stronę, jeśli chcemy bawić się z mikrofrontendami, powinniśmy iść. Czy Angular Elements nie ma jakichś ograniczeń, jakichś funkcji, których możemy korzystać w Angularze bez problemu, a w Elements z ograniczeniami lub w ogóle kiedyś tak było w przeszłości, jaki jest stan obecny? Jedyne problemy, to, z którymi się spotkaliśmy, to wynikały tylko z zewnętrznych bibliotek, czyli na przykład Angular Materials, czyli na przykład NGRX, ponieważ niektóre z tych bibliotek zakładają sobie globalne singletony na całej aplikacji, które ładują się pod sam handler do globala lub do Windowa. Jeżeli jest taka sytuacja w danej bibliotece, to my powinniśmy świadomie jako deweloperzy po przejściu na inną aplikację Angular Elements kasować ten stan, bo może się zdarzyć tak, że przejdziemy na inną, ta informacja o singletonie zostanie, ale ona będzie się odnosiła na przykład do modelu DOM, który był związany z innym Angular Elements, czyli tak de facto został on usunięty z przeglądarki, z części widoku, nie został on usunięty z garbage kolektora, czyli nam nawet nie wysypie żadnych błędów, bo będzie jeszcze to wszystko działało na tym obiekcie DOM, który jest jeszcze w pamięci, bo jeszcze garbage kolektor go nie usunął, ale w rezultacie aplikacja nie będzie działać, a my nawet nie będziemy wiedzieć, o co chodzi. Więc jeśli będziemy świadomie używać, będziemy znać dobrze NGRX-a, będziemy znać dobrze Angular Materials i pewnie inne biblioteki, to nie spotkamy się z takimi problemami. Jeśli będziemy dodawać losowo bardzo dużo bibliotek naszych projektów, nie będziemy ich znać, jak działają dokładnie, to będziemy mieć z tym problem. Ale to też jest chyba zupełnie innego rodzaju problem we współczesnym front-end developmentie. Jakim jeszcze? A co jeśli chcemy przekazać do MicroFrontends aplikacji parametr w URL-u? Jeśli chcemy przekazać parametr w URL-u, to ten parametr zostanie obsłużony tak, jak obsługuje go ta mikroapka, bo to mikroapka będzie wyłapywała wszystkie parametry, które będą dostarczone do naszej przeglądarki przez pasek w URL-u. Więc jeżeli dostarczymy, to będzie zachowanie danego frameworka i miałem z tym do czynienia i to działa, więc co się za tym kryje? Jeżeli mamy parametryzowane mikroaplikacje, to nie zostaną one popsute, będą działały w kontekście shella. A co jeśli chciałbym mieć dwie aplikacje MicroFrontends na jednym root i każda z nich będzie miała inną wersję materiala?
Ciekawe pytanie. Miałem do czynienia, z czymś takim, ale w kontekście tego pierwszego rozwiązania, a nie z modułu Federation i tam mi to działało bezproblemowo, ale trzeba mimo wszystko było mieć tą świadomość i nadpisywać globalne stany, ponieważ material pomiędzy swoimi wersjami nie kasował mimo wszystko tych singletonów. Natomiast ja używałem dwóch oddzielnych wersji Angular Materials, ale w obrębie jednego dużego majora. Nie wiem, jakby się to zachowało, gdybyśmy cały major zmienili. OK, w tym momencie już jesteśmy minutę po czasie. Dziękuję za wszystkie pytania.